Czy my już jesteśmy w Hidden Names? Witam was. Nie wiem, mogę mu powiedzieć. I cały po zimie nie widzę. Ale zrobiła się taka, można powiedzieć, dla mnie niemiła sytuacja. Odnośnie beczki. Jak widzicie, beczka jest ogólnie zmieniona, ponieważ beczka, którą miałem początkowo, zaczepiała się niezbyt, powiedzmy, atrakcyjnie. Musiałem zmienić na taką z zawałem kulowym. Po prostu. A to samo ważne. Musiałem wymienić, bo tam się podnosiłem do góry. Więc tutaj musiałem po prostu wymienić bez żadnych układ, żadnych dopadów, bez niczego. Dobra, włączamy sobie czuweczkę. Odpalamy. Do 4 na godzinę, 7 na godzinę, myślę, że tam sam raz, wiadomo, robimy to pod złoża, to się nie ma co dziwić, tutaj nie wiem, czy dać, trochę tej nowicy, to jest taka budynująca z wodą, można powiedzieć, częściowo, no i teraz zobaczymy, jak będzie finalnie, trzeba się oczekać, tak, nie ma tego zabawu. Można by 40 na godzinę rozchować. Bo to tak nie ma pewnego spysku. Ja się zastanawiam właśnie, czy tak zrobić, czy zostawić po prostu. Ale szkoda, nie, te 7 na godzinę będzie. Powinno być. Idealnie. Tam się akcja tylko związana z Gnojowicą. 27 minut, może to będzie max. Mogę zobaczyć, czyli za poprzedni, wczorajszy odcinek, który wyszedł na kanale. Nagrywałem. Robiłem czarnik do późnych godzin. Więc ale jeszcze troszeczkę byłem pięty, można powiedzieć. Ale tak ten odcinek nie wypalił, ani wspomniałem, że parę rzeczy też się zmieniło, bo 1000 złotych poszło mi na w poprzednim odcinku 1000 złotych poszło mi na deski, o większej sobie przyczepę, wiadomo, jedzenie i tak dalej, chciałem sobie kupować paliwo, tak teraz paliwo tak samo kupiłem, ale ogólnie miałem 10 tysięcy na koncie, zaczynając odcinek, przepraszam, inaczej. Miałem 14 tysięcy po przeminięciu na wrzesień. 6 tysięcy przeznaczone na fabę 30. Tej 30. Mam nadzieję, że jest się przez kolorena technicznie. Jakieś dopełnienki pokupywałem do warsztatu. Mogę klucze, nie klucze. Jeśli lepsze, no to trochę trzeba wyłożyć pieniędzy. Do tego. Samemu te 30 przed mi około 2000, musiałem zrobić sobie ciśnienie na tukach, więc postanowiłem zrobić mu troszkę kapitalny remont od razu. Dlatego ta ciska teraz nie chodziła. Wszystko robiła ta żółta ciska. Ale tak, ogólnie to zrobiłem. No, kruziewa, to miało być nie tak. Patrzcie, jak się włączało. A się proszę stanie, oczywiście. Coś tutaj mi nie pykło. No jest tylko deminu właśnie te beczki, że mam ciężko tu ucelować co do. Widzicie? Jest mi ciężko ucelować teraz w te na pompowanie na ulicy, tu jest. Jest taki teraz z jednej strony Lipton. Że to mi się leczki nie podoba. Trochę pokombinować tą beczką. Tam to trochę nie wypał. Żeby ten zasyk był wyżej. Znaczy inaczej. On miał zasyk wysoko, a jeszcze wyżej jak zaczepka. Bo zaczepinała mi się beczka na... O kurwa, zaciągniesz się. Ale najdarzniej to. Kurwa, testowane były mody, wszystko chodziło. Teraz nagle kurwa nic nie działa. Szczerze, jest
kurwa, nie wiem, makabra jakoś pod tym względem. Czekać się sobie na pewności, przełączę sobie na się na klawiaturę i wtedy wiedział, czy wszystko jest git. Na razie się nie zapowiada git. Jak to człowiek ma kurna przygotować się do nagrywania? Widzicie? Człowiek sobie może pozwolić na nagrywki. Zajebista sprawa, to nie? Bo wszystko dobrze. Babelski wywiezłem. Teraz nagle się okazuje, że beczka po prostu nie działa. Możecie mi napisać jakieś rady, jak to mam ogarnąć. Jak to obejść, żeby tych beczek wszystkich nie wymieniać, bo mnie to trzeba, że mam beczkę rytkę, kupować ciągniki, kupować beczkę celową. Lepiej oryginalną, żeby po prostu nie pępić się. No sobie się nie pępić. No wiesz, jest chyba katastrofa, co nie? Tak sobie człowiek chciał odcinek przygotować. A teraz się okazuje, że się tak kurwa nie da. Nie człowieku, generalnie, co nie? No mogę powiedzieć, że mi się pompa do tego, no i chuj, nie mogę ciągnąć, co nie? Ale już sobie. Czekajcie, próbuję jeszcze ogarnąć i zobaczyć. Wrócę. No ma jakoś mi się udało na ten kogoś. Ale taki kurwa ty nie dziwny, że nie wiem. No ma lecimy, bo już pora czasu. I tak zbałamuciłem z 3 minuty. Zatankowanie w ogóle 30 tej beczki. Zajebiście. Ja człowieku realnie próbuj, gracie realnie. Jakieś młode ci pierdoli. Stara się fajnie zrobić odcinek. Tupa. I tak to możesz sobie, kurwa, człowieku, planować. Czekajcie, teraz trzeba tutaj dojechać, na taką, to chyba nie. Sam, kurwa, nie minę, nie przez to wszystko. Dobra, jedziemy. Dobra, tu już było zdane. Bo wolę, kurwa, teraz i joystick mi nie działa, kurwa. Widzicie, to można sobie praktycznie realnie sobie wziąć. Zobaczmy, tu jest jakaś jedna ulica, tak? No bo też te kable są, tak? Powiedzmy, umówmy, tak to powinien być nieotwieralny. Na stałe, tak? Nic nie poza tym, że chyba tak jeździć, będzie najlepiej. Jedźmy. Tak jeździ się najlepiej cały czas, żeby to wypompowywało do pusta. Tak w zasadzie powinno być, to nie? No bo jedziemy w pełnej godziny, pełną prędkość, jak tam będzie, tak będzie to porobione. Rozwiezione, tak będzie, tak będzie. Będą te płaski, to wychodzimy, teraz się będzie znowu przerobić. Poochać prawdopodobnie. Na pewno poochać co będzie. Trochę jeszcze roboty będzie. Tych chwastów nie było. Na tych naszych pięknych polach, więc nie trzeba będzie pomyśleć, co tu zrobić, jak tu zrobić. Dobra, robimy trochę tak bardziej realnie, więc zróbmy sobie tak. Wiadomo, ta późniejsza nawka nawozowa pójdzie pewnie pod... nie wiem, czy na to jeszcze pójdzie na tą nawicę. Nie pójdzie nawóz ogólnie, położeń. Zasieje sobie tutaj chyba... pszenicę, chyba tak miało być. A po owcie miał być... ojejkuj. Przepraszam, gdzie już... późna godzina, dlatego by się spać zaczęło. Czy późno, nie? A wczoraj powinno się spać 2 godziny. W zasadzie. Później, no, Czekowska została, no zajebiście. Jak poszedł spać po 12. Przebudził się przed 1. Do 4 nie spał, o pół do 5 wstał. To bo właśnie sobie jak macie muszę być z nie ma jestem zjebany dzisiaj. Musiałem plana znowu do przyciągnika robiłem. Przyjechałem zaraz się za budynkach zabadać i tak wracamy, bo już dzień. Patrzcie na wapno, no bo to okno było już zjebane miesiąc później, jak to się kończam. Macie
to się patrzeć na to, że mi okno jest i na niej gnojowice, bo to praktycznie było obiele. Obiele, praktycznie było obiele, te guziczki jebane w joysticku, czy coś tutaj. Wszystko było robione na sierpniu. Uprawki przecież były. Na tego miesiąc później mogę sobie gnojowice dodać i sobie po prostu już pod ten kolor będziemy mieli zrobione. I on odjęty. Teraz działa normalnie. O. Ten tygiel muszę zmienić. Wziąłem jak ten tygiel tutaj działa. No bo jedziemy tak jak teraz. Mniej więcej sobie jedziemy. No bo to jest moje, to mogę sobie tak przyjechać. Niech mi tego nie zaboli. Przejeżdżać jak teraz. Tylko że jest mankament taki, że ja muszę kuźwa mieć kamerę z góry. Nie lubię tak grać na tej serii, no ale też nie chcę z drugiej strony manować aż tyle potencjału gnojowicy, tak? Bo i tak widzę, że troszeczkę tej gnojowicy gdzie nie gdzie, no dalej mi to dość dużo manowałem. Cyk. Ale pewnie wiem, że też dużo nie omawiam się po 1000 litrów. Mimo tego, więc mam takie szampo. Więc będzie ciekawe. Będzie ciekawie na przez zimę, tak? Czyli takie trzeba z szambo chyba robić dodatkowe do przelewu. Wiadomo, że w okresie zimowym wozić na pole nie można. Więc trzeba coś będzie sobie wymyśleć odnośnie zlewania, przelewania tej gnojowicy. Więc no, ciekawe będzie. Będą mówić właśnie teraz przepisy są, takie są. Odnośnie właśnie szamba, czy to z domu, czy to z obory właśnie, czy tam z hrabi, to są te przepisy jakie są, tak? Więc no, trzeba się będzie ustosunkować do tego wszystkiego. No i tego zielonego ładu, który jest wpisany właśnie na wtorek. Podajże był podpisany zielony ład. Oczywiście politycy się niektórzy zgodzili, nie będę już mówił dokładnie jak tam to miał, no ale ogólnie protesty są wiadomo w Polsce. Nawet, znaczy są protesty przecież w Polsce rolników. To w zasadzie też, no, to się zależy, tak, bo nie ma produkcji roślinnej, ale zwierzęcej. Ale to rolnik to jest rolnik, tak niezależny czy bawa roślinna, czy właśnie zwierzęca, czy mieszana, można powiedzieć, w pewnym sensie. No to tak, przy zielonym modzie zostają. Sobie teraz bokserka, jak to się mówi, jaka to mówię, bokserka, zostaje przy zielonym ładzie podpisany. Może protesty są no, całym praktycznie, może przesadzimy praktycznie na całej, bo aż tak nie śledzę. No ale większości chyba Unii Europejskiej rolników startuje, tak? No i oni sobie tak dość ładnie sobie teraz pozwalają na to, żeby na przeproszenie miewać nas w dół. I to publicznie sobie, można w pewnym sensie powiedzieć, bo czy francuscy, czy niemieccy, czy u nas w Polsce rolnicy, no strajkujemy, znaczy tak, ja nie mogę się powiedzieć, bo ja tych strajków nie jeździłem, przyznaję się bez bicia, ale jeździli ludzie, znajomi i tak dalej, no wiadomo. Chciałby człowiek jechać? No. Na strajki bym akurat kiedyś nie mogłem jechać, że teraz się pojedzie, a nie wiem. Na to COVID-a nie widzę, bo człowiek też zdrowia teraz nie ma, jeździ po lekarzach. Więc no też... Tak. To nie mam na... A to się mi usprawiedliwia siebie, tak, że nie jeżdżę. Nie tyle, że nie chcę, to nie, po prostu nie mogę jechać. Bo wiecie, żeby to jeszcze była hodowla pasów, no to jeszcze jak ci mogę. To, że krowy mlecze, no to są takie bardziej wymagające, moim zdaniem. Na moim kątem, bo ja po prostu mam byki. No i mam właśnie też właśnie krowy mleczne. No i krowy mleczne są bardziej wymagające niż wspomniane. Biki moim zdaniem. Chyba tylko pomogło 12 byków.
No i 18 krów. Nie wiadomo, ogólnie okrzyki, jałówki i tam byczki takie mniejsze. No to, ale ogólnie byków mam 12. No to patrząc, to bardziej pracochłonne są prawie. Bo no, trzeba by doić, trzeba oprzątnąć, ale tak samo też rzecie dać i dość sporo. Więc niby się zdaje, no ale ja na pierwszy proces, no dobra, warszawy mam 150 metrów. Dużo, nie dużo, tak? Ale zamiast dojechał do Warszawy, później przyjechał. No, wpłynie na moje możliwości po prostu. No to jest, 150 km, no to bym strzeli na godzinę, ale w 3. Dobrego jeżdżenia, a wiadomo, że szybko tam się nie pojeździ. Dobra, ale już tu wracamy, nie gadajmy już o tym, bo człowiek w ogóle teraz jak słucha tej polityce, o tych kurwa przepisach, o tym wszystkim, co tu ma być. Nie mogi, kurwa. Musi pewnie chałupy, jak tu się mówi, zabijania cudów, niewidów. Śmiech na sali z jednej strony, kurwa. Bo jeśli komuś niepotrzebne jest, nie wiem, temu zalewanie domu, bo wystarcza, że mam dobrze postawiony dobrze budynek. Jak chodzi, pan zbyt tu nie ucieka, ale ty musisz mieć tak zaizolowany dom z styropianem, pewną pianą, czymkolwiek, ale masz mieć kurwa zrobione. To trochę jest chyba upada, no nie? W samym dach, jak masz nowy dach, musisz tam wymienić, bo znaczy jeszcze nie, ale tak będzie przecież, że musisz tak wymienić i chuj, no, bo w 2050 roku, jak się nie mylę, a że mam dobry dach, coś można się kurwa wymienić niebawem, dach, znaczy niebawem, zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało, czy to bliżej, jak to się mówi, lat jeszcze 20, czy już bliżej lat 30, tak, jak to się mówi, bo jesteśmy tak praktycznie na pół metku lat 20, 20 wieku, 21 wieku, przepraszam, więc no zobaczymy. Jestem ciekaw strasznie, jak to wszystko finalnie wyjdzie, bo niektórzy, no wiadomo, młodzi jak ja, czy no, młodzi ludzie, czy tak powiedzmy 45 50, do 50, zdaje mi się, że jeszcze będą musieli tam inwestować w te domy. Ale moim zdaniem tak powiem, powyżej 55 lat, czy już tak nie będą, nie, moim zdaniem nie unikam nic. Tylko moje sugestie, znaczy moje wizualne, naoczne patrzenie, myślenie w sąsiadach. No dobra, no, sąsiad jest 52, drugi 53 lata. No tak, no te 55 lat to może jest ten maksimum, który to człowiek będzie inwestował, tak? Te domy, tak dalej. No wiadomo, to teraz tak będzie zrobione, żebyśmy nic nie mieli, abyśmy byli kurwa szczęśliwi. Jak to dziki ten jak kiedyś powiedział. I żebyśmy kurwa żyli jak pączki w masie. Tylko że tego masła coś kurwa nie będzie, ani tych pączków, ani tego masła. Tylko będziemy mieli kurwa dziadowiznę. Jak jeszcze tak, my upadniemy jako rolnicy, ogólnie. Czy to jakkolwiek branża związana z rolnictwem, to jesteśmy w dupie. Aż branża zbyt ją może wsadzić bezpośrednio rolnicy, bo branża to wiadomo, przyjedzie z Ukrainy, z Niemiec, z Czech, różnego kątka świata, można powiedzieć, oni te zboże zawsze będzie, czy tam mleko to będzie. A jednak kogoś, patrząc na resztę, no to trochę jest tak za bardzo, tak? My tak człowiek, tak powiem, ci nie okazało, że człowiek przeinwestował przez to, że głupie przepisy powchodziły, co nie? No bo wiem, że jestem w stanie wszystko pospłacać, jak to się mówi, ale jeśli te unijne dyrektywy wejdą, to pewnie trochę powiem szczerze, w strzał w kolano z maszynami, może niekoniecznie, ale z budynkem zakupionym inwentarzem, odkupionym, żeby zwiększyć sobie hodowlę i tak dalej. Jak się jeszcze okaże, że będą stwierdzą, że kobiet za dużo CO2 wytwarza, to wiadomo, że będzie kurwa cięcie, teraz w ogóle zalewanie terenów przez Unię, bo tak sobie Unia wymyśliła,
kurwa 60 tysięcy, jak to bym się powiedzieć, około 60 tysięcy, 60 tysięcy gospodarstw rolnych będzie tak znam takim zwanym, tak zwanym bloku, tak, bo będzie bye bye, nie mamy czasu na was, tak, tak to niektórzy politycy potrafią powiedzieć. Więc śmiech na sali. A dobra, myślę, że dzisiejszym odcinku było na tyle, jeśli takie odcinek wam się spodobał. Zostawcie komentarze, niech i zadanie. I zobaczcie za następnego odcinka. Na razie, cześć.